Dzień dobry wszystkim w kolejnym vlogu. Właśnie wracam ze sklepu, gdzie byłam oddać fartuch. Na szczęście nikogo nie spotkałam po drodze, więc udało mi się to szybko odwiesić. I teraz idę do swojej takiej ulubionej sieciówki kawiarni, która się nazywa Nana Green House albo Green Tea. I tam wypiję sobie matcie i pójdę odrobić zadanie domowe. A potem chciałabym podejść do Daiso, bo muszę właśnie poczekać, aż sklep mi się otworzy, bo chciałabym kupić sobie nową suszarkę do naczyń, bo moja się zepsuła. Przyszło właśnie moje zamówienie, tutaj jest ice matcha, półka tosta plus sałatka i za to wszystko zapłaciłam 660 jenów. To jest taki zestaw śniadaniowy, który właśnie się pojawia tutaj w tej sieciówce. A w międzyczasie odrobiłam zadanie domowe na jutro, żebym nie poszła z pustymi rękoma, bo mi zawsze tak głupio jest, jak się nie przygotuję na zajęcia, a to jest naprawdę takie minimum, które muszę zrobić. Wróciłam do domu i pokażę Wam, co kupiłam. Znalazłam prawie wszystko to, co chciałam, prócz takiego słoika do kapsułek. Był tylko taki malutki, ale stwierdziłam, że trzymanie kapsułek w dwóch różnych miejscach nie do końca mi się opłaca, zwłaszcza, że to mieszkanie jest troszeczkę mniejsze i nie mam takiego miejsca po prostu do składowania zapasów. Ale tak, mam taki koszyk jako suszarkę, tutaj mogę wkładać szklanki albo jakieś takie mniejsze rzeczy i to się rozsuwa po wyciągnięciu tego papieru i odklejeniu taśmy. Do tego mam suszarkę, bo w tej poprzedniej, w tej takiej plastikowej, ona jest troszeczkę za duża, plus ten uchwyt, jakby taki, to był taki plastikowy uchwyt, on mi się ułamał tam, gdzie były sztućce i potem zobaczyłam, że trochę syf się tam zebrał, więc wiedziałam, że dobra, wyrzucę to, jak i tak jest połamana, już nie będę na tego myła, tylko po prostu kupię drugą. Więc tutaj mam z taką szufladą, gdzie po prostu ta woda będzie spływała sobie do zlewu. I do tego mam też taki pokrowiec na futon, czyli na ten japoński materac, na którym się śpi. Ale w tym będę trzymała koc od Kotatsu, bo ten koc chyba wykorzystamy po prostu sobie na kempingu jako dodatkowe nakrycie zimą. A Kotatsu, które mamy w domu, po prostu chyba pójdzie na sprzedaż ze względu na to, że nie mamy miejsca teraz w salonie, nie mamy jakby takiego japońskiego pokoju tylko do siedzenia, bo w japońskim pokoju jest tomo pokój. Więc teraz mamy jakby jedno pomieszczenie mniej. No i te Kotatsu teraz stoi po prostu sobie w szafie i ona zajmuje bardzo dużo miejsca, więc tak no nie do końca wiem, co z tym zrobić, bo gdyby ono było składane takie, wiecie, na płasko, to ono mogłoby sobie tam stać, ono by mi nie przeszkadzało, ja bym sobie to mogła wyciągnąć, kiedy bym tam potrzebowała. Ale przez to, że ono jest takie dość duże i masywne i zajmuje bardzo dużo miejsca tam, to stwierdziłam, że chyba się tego pozbędziemy, tylko muszę to wyczyścić z kleju, bo niestety jest poklejone po moich wyczynach z Tomo, jak robiliśmy jego strój na pokaz mody na występ. Kupiłam dwie szczoteczki do zębów, ale to już w innym sklepie. Tomo miał elektryczną szczoteczkę, ale wczoraj zauważyłam, a nawet i poczułam, że ona jakoś tak dziwnie pachnie. Chociaż szczoteczka wygląda na nową, ta głowica. To się okazało, że w środku tam się zebrała woda i tam to zaczęło kisnąć i ta szczoteczka też zaczęła w ogóle rdzewieć. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby elektryczna szczoteczka tak się zachowywała, ale ją wyrzuciłam i po prostu kupiłam taką normalną. Gąbki oraz przekąski dla Tomu, bo Tomu jutro jedzie oglądać delfiny w akwarium, więc jedzie na wycieczkę, więc oni też jakoś późno jutro wracają. Tutaj są takie wafelko pianki w kształcie rożków i tutaj są chrupki o smaku barbecue. Rękawiczki do zmywania naczyń, bo się nauczyłam tutaj właśnie zmywania w rękawicach i takie też nie lubię tak bez rękawiczek, a zresztą tutaj też zawsze leje się wrzątek. A teraz w tym nowym mieszkaniu też nie mam takiej kontroli nad temperaturą wody, tak jak w tym poprzednim, więc jak się odkręci czasami tą gorącą wodę, to rąk nie można wsadzić.
I tutaj też w Trikoins znalazłam taką suszarkę, ociekacz na gąbkę. Miałam taki jeden, ale teraz tam leży druciak i zawsze albo ta gąbka, bo ten druciak jest przygnieciony naczyniami, potem muszę chodzić i szukać, gdzie jest ta gąbka. Oraz taki koszyk z uchwytem na korytarz. Tutaj będę trzymała maseczki, jakieś mokre chusteczki, które po prostu zawsze się przydają przed wyjściem właśnie na dwór. I teraz chyba zabiorę się za składanie pozostałych, chyba ostatnich już dwóch worków z ubraniami, które gdzieś tam się ostały. Wydaje mi się, że też są jakieś torby chyba w środku, takie małe, więc to muszę pochować. Jutro uda nam się w końcu wyrzucić śmieci, bo mam 5 worów śmieci i na pewno będzie ich więcej, jak zacznę wyciągać kolejne rzeczy. Nie wiem, czy w ostatnim filmie mówiłam, bo już nie pamiętam, albo po prostu przy którymś usuwaniu już któregoś nagrania, mówiłam, że nie mogłam znaleźć talerzy takich głębokich, a okazało się, że stoją już w szafce, że są w środku, ale za to nie mogę teraz znaleźć tych takich ubijaczek do miksera i nie mam pojęcia, gdzie one są, bo wydaje mi się, że wszystkie kuchenne rzeczy są już dawno temu wyciągnięte, chyba że one po prostu gdzieś są z czymś pomieszane znowu. Halo, co tam się wyczynia? Tomo się instaluje do kartonów. Jest dzisiaj sobota rano i w końcu nie jedziemy na ten kemping, bo Tomo nam z wtorku na środę się obudził i powiedział, że strasznie boli go ucho i okazało się, że ma zapalenie ucha. A w międzyczasie ja oczywiście dostałam rykoszetem, jak to zawsze. I też czuję, że coś mnie rozkłada, chociaż te lekarstwa, które dostałam od mamy, kiedy tutaj przyjechała, dużo pomagają, bo teraz mam tylko tutaj na zatokach, a nie na gardle. Bo wcześniej miałam wrażenie, że mam jakiś stan przedcovidowy, bo po prostu tak bolało mnie gardło. I miałam takie podobne właśnie odczucie jak przy covidzie, kiedy złapałam. Teraz robię śniadanie. Pokażę wam, co wczoraj znalazłam w piekarni, bo wczoraj tata siedział z tamą w domu, więc mogłam pójść do szkoły, do Shimizu. I w Shimizu na stacji jest taka piekarnia, która się nazywa Epicier. Nie wiem, to chyba jest jakaś francuska nazwa, ale ja nie umiem jej wymówić. I dość często właśnie jak przechodzę tamtędy, to widzę te pączki. I one naprawdę wyglądają jak nasze pączki, te, zwłaszcza ten tutaj z tym lukrem. No i wczoraj, że przechodziłam też, to stwierdziłam, dobra, są, to wezmę w końcu i spróbuję, bo tak chodzę obok tej piekarni już ileś lat, jeszcze jakby nie miałam szansy spróbowania. Więc dzisiaj zrobimy sobie taką przerwę kawową w rozpakowywaniu kartonów, bo dzisiaj chciałabym jednak skończyć już te kartony. No, zaraz się zamknę, no. Zaraz się zrobię. Bo jednak skoro nie jedziemy, to musimy poprzekładać i te kempingowe rzeczy i pojedziemy zawieźć kotacu oraz dwie lampy, które nam zostały do sprzedaży, żeby po prostu zrobić to miejsce. A wieczorem zrobimy sobie pizza party w ramach rekompensaty za to, że nie jedziemy na kemping i za to, że mam nadzieję uda nam się już skończyć tą robotę z mieszkaniem. Nie zwracajcie na ten bałagan, który jest tu czy tam, bo to dzisiaj będzie sprzątane. Tomo, a gdzie ty jesteś? Czy wy go widzicie w ogóle? To jest taka czarna dziura. Tu widać trochę oczu teraz przy przybliżeniu, coś tam widać. Jego nie ma. Tutaj jest paczka niespodzianka z Tomo. I tutaj jest zestaw mojego medyka dla Tomo. Ten różowy to jest chyba antybiotyk, bo strasznie dużo jest tego proszku w środku. I tutaj w aptekach oni w ogóle te lekarstwa robią różnosmakowe, jeśli chodzi o dzieci. I jak idzie się do przychodni, to zawsze pani doktor pyta, czy chcecie tabletkę, czy chcecie w proszku dla dziecka, z którym będzie lepiej. Czasami nawet w syropie można też dostać lekarstwa. Ale chyba jeśli chodzi o syrop, to my dostaliśmy tylko raz albo dwa razy, jak jeszcze Tomo był bardzo malutki i sobie nie do końca radził z tym proszkiem. Teraz normalnie go po prostu przysypujemy do buzi i on popija to wodą. Let's face it, no, we ain't not experts on it sometimes.
Our pride speaks louder, but we also have the most. Hey, kawaii ponjuki. Kawaii. I wonder if it has a gem inside. Kanpai. Hey, smachinego. Smachinego. No. Mm, blue. Empty. Mm. I think this one is food. Yeah, but one has this look the most probably as a ponchek. Mm. Mm, but this is good. Yeah. Naprawdę smakuje jak pączki, tylko jest bez dżemu. Mm-hmm. Jeden z lepszych, jaki jadłam, bo te japońskie donaty są strasznie takie miękkie. Mm. This really tastes like donuts. Yeah. Just without jam. It should have a jam. Mm. Hello. Everyone is eating mine and then I'm left with this. Damn it. I see many people today. Are you taking us to the pet shop? No way. Look at this. This is there. These necks and dogs are looking at me. You can take us, no problem. We can find a friend for Jerry. Jest bardzo dużo takich jakby antycznych szafeczek. Nie wiem jak to się nazywa. Tylko nie jestem pewna, czy to nie jest jakiś ołtarzyk, gdzie się trzyma zdjęcie przodków. Jest to bardzo ładne. Tutaj są jakieś inne szafeczki. To jest bardzo fajne. 6000 jenów. Ale niestety nie pomieści moich książek, a potrzebujemy normalnego regału. Nie wiem, czy oni w ogóle posiadają coś takiego, bo są tylko takie malutkie. Wyjeżdżamy właśnie z pierwszego second handu. Udało nam się sprzedać kotatsu i dwa światła. Za kotatsu było aż 200 jenów, więc po prostu cały majątek. Ale przynajmniej nie będziemy mieli potem problemu z wyrzuceniem go, bo tutaj z tymi śmieciami jest taki problem, że nawet jak się prosi o firmę, żeby zabrała rzeczy takiego większego gabarytu, to oni mają jakąś tam wyznaczoną datę, do kiedy można to zamówić, a jeśli jest już na przykład po terminie, to trzeba czekać następny miesiąc, a żeby czekać kolejny miesiąc, to trzeba mieć miejsce, gdzie trzymać takie rzeczy, więc na szczęście udało nam się pozbyć. Teraz jedziemy do drugiego miejsca zobaczyć, czy tam będzie może regał i Tomo chciałby jojo, bo ostatnio ogląda Spidey'ego i zobaczył, że jeden z bohaterów ma takie jojo, którym można łapać złoczyńców, więc jesteśmy w trakcie też szukania jojo. Tak, jak przyszedł na imprezę do second hand shopu. Jakaś techniawka sobie gra. A tam Tomo. Tomo, co masz? Mam jojo. I Lego. I Lego. Lego, w ogóle Lego Mario znaleźliśmy za pół ceny, bo sprawdziłam właśnie przez internet. Mam tylko nadzieję, że są wszystkie części, ale Tomo ubłagał tatę i tata się zgodził, nie? Cheap. What's this? Ah, kribo. This is, I don't know, kinoko? Kribo. Mushroom? Mushroom. Trochę tej. And this? Saj do środka. Here we go! Takecia. We are doing party without making any job today. Fajnie, że are here in our bedroom. Rower stoi tam, też odczepiliśmy kółka. Kartony, jak widać, też stoją. Na zdrowie. The night is still very young, tak, and we still need to finish. Na zdrowie. Siadaj, Tomo, nie skacz. A Tomo, pokaż ty się. Patrz, jaki Tomo ma makijaż. Tomo jest Harrym Potterem. Bam bam brim bam bam brim bam bam bong.